Dzisiaj nocowaliśmy niedaleko Castletown. Jeżeli przejedziecie przez wioseczkę w stronę morza, to zobaczycie tutaj taki duży parking. Tam jest morze i nie ma żadnej tabliczki, można spokojnie się przespać. Tak, termalny parking, nikogo tutaj nie było, byliśmy sami. No teraz jakiś jeden samochód przyjechał, tak. Ktoś na spacer, bo jest tutaj, są ruiny dawnego młynu, tam dalej jest wioska, no i tutaj jeszcze w lasku jest kopalnia, nie wiem czy to nazwać kopalnią, bo... Tak, to była kopalnia, oni tutaj wydobywali płaski kamień. Płaski kamień, z którego robili... W XVIII wieku. Tak, płyty 19. chodnikowe. I z tego kamienia... Robili dachówki, płyty chodnikowe. Tak, są z tego płyty, są z tego uliczki w Edynburgu, w Londynie. W Edynburgu, w Londynie, tak. W Glasgow. Tak. No, był czas, że importowali to na cały... Eksportowali. Eksportowali to na cały świat, łącznie z Ameryką Południową, Ameryka, Azją. Tak, Australia. Tam niżej także jest port. Jest port i stamtąd płynęły statki. Tak. Najpierw pracowało tutaj 100 osób, później po kilku latach 500, później 1000. Tak, 1000 osób. Miejscowi tu przyjeżdżają na jakieś spacerki, bo jest tu dużo ścieżek. No i oczywiście tam jest morze już zatem parę kroków dalej. Tak. Wczoraj byliśmy sobie tu na spacerze wieczorem, obeszliśmy te okolice, tak bardzo fajnie, cichutko. No, spokojnie. Taka miejscóweczka, jakbyście jechali. Za Turso jest właśnie zaraz wioska Castletown i można się spokojnie przesunąć. A to jest Castle Hill. Tak. A my lecimy dzisiaj dalej. Chcemy dojechać do John O'Groats. John O'Groats. John O'Groats. Takie miejsce bardzo charakterystyczne w tym rejonie i zaraz się tam spotkamy. Hej, już jesteśmy w John O'Groats. Najbardziej wysuniętej na północ osadzie Wielkiej Brytanii. I właśnie tam jest ten punkt. Już parę kroków którego nas tylko dzieli. Tak, z którego zaczyna się najdłuższa trasa lądowa, która kończy się w Land's End w Cornwalli. Tak, czyli tutaj jest takie powiedzenie from John Goats to Land's End, to tak jak u nas... Od Helu do Tatr. Od Helu do Tatr. Czyli jak wyspa długa i szeroka. Tak, można tak powiedzieć. Stąd już tylko 874 mile do Cornwalli, do Land's End, lub jak ktoś woli, może się przejechać albo przepłynąć prędzej do Nowego Jorku, 3230 mil. Do Edynburga jest 273 mile. A słuchajcie, jeszcze wam powiem, że Orkady i Shetlandy. Orkady 8 mil tylko, a Shetlandy 152 mile. Także ciekawa miejscóweczka. Dobra, musimy się ustawić w kolejce, żeby sobie jakieś zdjęcie pyknąć z tego miejsca. A w ogóle nazwa tej miejscowości, tej wsi John O'Groats pochodzi od Holendra, nazwiska Holendra Johna de Grota, który w 1496 roku dostał zezwolenie na przeprawy promowe z Orkadów na ląd stały od króla Jakuba IV. Także taka ciekawostka. Tak. Wtedy to było roku? To było, tak? 1496. Masakra. Wtedy założyli tą osadę. Nieźle. I zaczęły się tutaj przeprawy promowe, które trwają do dzisiaj. Tak. Właśnie tam można się dostać. Tam jest właśnie port. Tak, tak jest. Fish and chips. Port, fish and chips. Pachnie rybką. Pachnie rybką. Idziemy szukać rybki. Ci panowie z tyłu dwa tygodnie dojechali z Land's End do John O'Groats. Na rowerach. Na rowerach. Także słuchajcie, mają pamiątkowe zdjęcie teraz. Jestem pełen podziwu dla nich. Dwa tygodnie. 874 mile stąd jest. Nieźle. No nieźle, nieźle. Może my kiedyś to zrobimy. Może. Między czerwcem a październikiem możecie stąd wypłynąć statkiem. Można podziwiać orki, foki, wieloryby też tu przypływają. Foki już są teraz, ale orki troszeczkę później się pojawiają. Także no, fajne miejsce. W ogóle mamy ładną pogodę, w szoku jestem. Jesteśmy na samej północy.
Mamy słońce, krótki rękawek i na wybrzeżu praktycznie nie wieje. No delikatnie, ja założyłam bluzonkę. Tak. Zostało nam naszej trasy jeszcze około 150 km. Tyle mamy do Inverness. Także nie jeszcze jest daleko. Nie no, jest też daleko. No i na miejscu mamy duży parking, także kamperami też można spokojnie wjechać, zaparkować. 2 funty kosztuje na cały dzień. Ticket na cały dzień. Są tutaj restauracyjki, jak widzicie naokoło. Tak, taka wioska. Są różne sklepy z upominkami. Z pamiątkami, tak. No jest Christmas Shop. Jest Christmas Shop, tam jest nawet znasz. Czyli sklep z artykułami świątecznymi, które tutaj można kupić przez cały rok. Słuchajcie, myślałem, że ten znak to są jakieś jaja, ale nie. Normalnie w środku lata mamy święta. Christmas Shop. Tutaj jest. Mamy święta, zobaczcie. Zakątek. Możemy sobie kupić świętego Mikołaja. Możemy sobie kupić czapki świąteczne. Chcesz coś? Ty lubisz święta. Każdy lubi. Tak, muszę tu coś kupić dla Suzy. Patrzcie, trochę ciemno, ale jest tego normalnie mnóstwo. I tam to już w ogóle. Ale klimat, chodzić w takim sklepie w środku lat. Naprawdę jest fajnie. O, święty mimo. Nie, to nie jest grudzień. Tutaj po prostu można to kupić w środku lata. Jaka słodka. Chciałabym taką na choinkę, ale nie ma tutaj. Ona nie ma sznureczka. Jesteśmy w małej wiosce Canis Bay i będziemy szukali grobu Johna de Grota, czyli tego, co miał pozwolenie na przeprawy promowe 600 lat temu, prawie. No i założył tę skrzynkę. Zobaczymy. Ja podejrzewam, że to będzie tam na tym starym cmentarzu. No na pewno. No i słuchajcie, grobu nie znaleźliśmy Johna. Ponieważ okazało się, że grób jest w środku w kościele. A kościół jest zamknięty. A kościół jest zamknięty. No i. No i tyle. Ale ogólnie fajna okolica. Fajnie zobaczyć cmentarz trochę inny niż u nas, nie? Bardzo stary grób. Bardzo stary. Także udajemy się w dalszą podróż. Dotarliśmy właśnie na Duncansby Head. Znajduje się tutaj latarnia i idziemy zaraz obejrzeć takie bardzo charakterystyczne dla tego miejsca dwie skały wystające z morza. Mm-hmm. I w ogóle jest dzisiaj, znaczy jest teraz tydzień oglądania orek. Jest tu gdzieś stado orek, tam wam pokażę później sporo ludzi z aparatami i z różnymi instrumentami do oglądania z daleka. Lunetami. Podobno próbuję dzisiaj rano był łapać wieloryb i były orki też. Tak, pokazywał mi tam pan zdjęcia, no super po prostu. No, także może nam się może uda. Może będziemy mieli szczęścia. No, zobaczymy. No, a za nami jest latarnia morska. Od 97 roku już jest całkowicie zautomatyzowana, także latarnik tam nie mieszka. A wybudowana została w 1927. No i jesteśmy na najbardziej wysuniętym kawałku lądu na północ. Wcześniej w mieście Turso, w tym co byliśmy, to było to miasto najdalej wysunięte na północ. Razem później ze stacją kolejową? Tak, ze stacją kolejową. Najbardziej wysuniętą na północ.
Później wioska John O'Groats, to była najbardziej wysunięta na północ wioska, no a tutaj najbardziej wysunięty na północ kawałek lądu. Lądu, tak, także... Także już jesteśmy najbardziej na północ, jak się tylko da. No nie, jeszcze tam podejdziemy do klifu. Tak, no co już widać, bo się trochę zachmurzyło i musieliśmy już założyć kurteczki, bo trochę wieje tutaj. Trochę wieje, tak. Ale tam dalej świeci słonko, więc będziemy jechać w stronę słońca już z tej północy później. Tak. A tutaj przed nami jest latarnia właśnie, o której Paweł mówił wcześniej. No idziemy tam na klif. I może będziemy widzieć stąd te dwie skały takie wynurzające się z wody. Tak, a ja mam nadzieję, że ujrzę orki. Wspaniałe zwierzęta, wieloryby. No, ale było super, dzikie, nie? No oczywiście. Słucham? No dzikie. No dzikie, no. Zobaczcie. Że to jest, zobaczycie, w naturze. Wspaniałe. O, ale czadowo. Ale widok stąd, nie? Mają jakieś skały. Wow, widać je. Już powolutku ich widać. Tutaj na brzegu jest wąska. To na brzegu wąska, tam prawie znowu jeszcze. Jesteśmy w miasteczku Wik i było tu pierwsze takie duże Tesco od Ulapul. Ulapul było też spore Tesco, ale to było olbrzymie, także to jest kilkadziesiąt mil. Nawet powiem wam szczerze, chyba ponad 100 mil. W promieniu 100 mil nie było takiego dużego sklepu. Dopiero tutaj jest. No i taka zabudowa. Wszystkie domki szare, góry takie, nie? Bardzo takie szaro. Tak na tej północy jest właśnie tak jakoś szaro góry. Nie wiem dlaczego. Takie mam odczucia. Już od kilkudziesięciu mil jedziemy wschodnim wybrzeżem. Minęliśmy miasto Wik. Jest to duże miasto, można się tam zaopatrzyć we wszystkie artykuły. Są duże sklepy. Także po Trusto jest to następne duże miasto, jadąc od zachodniego wybrzeża północą. No i zostało nam jakieś 150 km do Inverness, gdzie skończymy naszą podróż na NC500. Niedługo zaczniemy szukać jakiegoś miejsca na nocleg. Jutro chcemy zwiedzić Dunrobin Castle i ruszyć do Invernessa. Ogólnie klimat tutaj już się zmienił z tej północy. Cieszę się, że zjechaliśmy, bo już trochę więcej zieleni, kwiatów. Ale taki ogólnie nizinny krajobraz. Tak. Ale chociaż trochę bardziej, trochę więcej koloru, bo tam na północy było strasznie szaro. Takie mieliśmy wrażenie, jakby tam wiatr wywiał wszystko, nawet kolory. Jadąc wzdłuż wschodniego wybrzeża trasą A9, zaczęliśmy szukać miejsca do spania. A gdzie się obudzimy następnego dnia? To już zobaczycie w niedzielę. Dziękujemy, że jesteście z nami i śledzicie naszą podróż po północnym wybrzeżu Szkocji.
W następnym odcinku odwiedzimy zamek Dunrobin i zakończymy naszą trasę NC500 w Inverness, w miejscu, w którym wyruszyliśmy w tą niesamowitą podróż. Zapraszamy na ostatni odcinek ze Szkocji i trasy NC500. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i skomentować. Nowych widzów zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się i widzimy się w niedzielę. Hejka!